Oto Pan Bóg mnie wspomaga, któż mnie potępi? Okazuje się, że tym, kto może mnie potępić, mogę być ja sam. Tak jest w naszym życiu, że naszym słowem, naszym językiem możemy się posługiwać niezgodnie z jego przeznaczeniem. Czyli naszym słowem możemy potępiać drugiego człowieka, ale możemy też potępiać samych siebie. Możemy sami siebie wyzywać. Ty taki, ty owaki. Zwłaszcza kiedy popełnimy jakiś błąd, zrobimy coś, czego żałujemy, potrafimy być sami dla siebie potępiający. Pan Bóg chce, żeby nasz język, nasze słowa służyły do czegoś dobrego. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu, krzepiącym słowem. Jezus jest tym słowem. Jezus jest tym, który nas podnosi, który nas pokrzepia, który nas buduje, który nas stwarza na nowo. Boże Słowo stwarza nas na nowo. I my mamy się tego od Pana Boga uczyć. Uczyć się tego, że nasze słowo, nasz język ma służyć nie dla potępiania, nie dla przekleństwa, ale dla błogosławieństwa. Mamy drugiemu człowiekowi błogosławić, ale mamy też o sobie myśleć w sposób błogosławiony, w sposób pokorny, czyli stawać w prawdzie, bo pokora to stawanie w prawdzie. Mamy uświadamiać sobie naszą wielką godność, wartość, a kiedy popełnimy błąd, popełnimy grzech, to nie potępiajmy się, ale idźmy do Jezusa, prośmy o przebaczenie, przebaczmy sobie to, co było, ale wyciągajmy wnioski na tu i teraz. Miłosierdzie jest lekarstwem na to, co było, a lekarstwem na teraźniejszość jest nawrócenie.